Z racji tego, iż akcja cieszy się ogromnym powodzeniem i sama reakcja kierowców, którzy brali udział w tej akcji, sprawiła, iż planujemy przeprowadzać takie działania cyklicznie. W tym roku wspiera nas także Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Zakupiono dla nas, specjalnie dla nas na tą akcję, elementy odblaskowe, które także rozdajemy osobom biorącym udział w dzisiejszych działaniach. Sami kierowcy zauważyli, że udzielanie pierwszej pomocy, resuscytacja, jest to naprawdę kawał ciężkiej pracy i uzmysławia im, z jakimi konsekwencjami wiąże się ich zachowanie. Kierowcy często sami powtarzali, że zanim nadepną następnym razem na pedał gazu, przypominają sobie tą cenną lekcję, której dzisiaj udzielają. Bardzo fajnie, pierwszy raz się z taką akcją spotkałem i bardzo fajnie ją oceniam. Zdarza się przekraczać prędkość? Zdarza się, zdarza. Niestety się zdarza, nie ma co ukrywać. Ale lepsze jest takie rozwiązanie niż mandat? Na pewno, ale też nie zawsze, bo by się człowiek przyzwyczaił, że... że mandatu nie będzie, jednak mandat też po kieszeni daje i to też daje do myślenia. Ludzie potrafią udzielać pomocy, wiedzą jak to robić, niemniej jednak profilaktyka jak najbardziej i dzisiaj ku temu okazja, żebyśmy mogli też pokazać, że ludzie mają dużą wiedzę na ten temat i że doganiamy Europę, jeżeli chodzi o pomoc poszkodowanym podczas wypadków drogowych.